Nazywam się Jakub Pruszyński. Jestem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Broniłem tematu pracy inżynierskiej, pracy dyplomowej, poprawa przyczepności geopolimerowych cienki warstw ochronnych do asfaltobetonów. Ja myślę, że każdy student, który ma do czynienia z Politechniką Białostocką, wiele spraw robimy trochę na ostatnią chwilę, więc na pewno było dużo stresu przed samoobroną i przed wejściem. Natomiast jeśli coś mogę komuś kiedyś doradzić, to poranne godziny obrony są najlepsze. Jest to najmniej stresu. Przejeżdża się rano, jeszcze zaspanym, wchodzi się na komisję, broni się pracy i się wychodzi. Najgorzej mają osoby godziny 14, nie polecam. Planuję kontynuację na studiach drugiego stopnia na Politechnice Białostockiej. Zważywszy na to, że to jest bardzo krótki okres, tylko półtora roku, więc można rozwinąć pracę, którą się do tej pory osiągnęło.